Hej, dzień dobry. Witamy Was w 7 dniu Zrogmas. Piona. Zaczynamy? Tak. Zaczynamy. We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Ja cię jestem ubrana jak pociągnę cię za guzik. Teraz hej, dzień dobry, patrzcie, co robimy. Siostry, Kaśki, szwagra, syn. Wiesz co? Takie rosyjskie klimaty. Pamiętasz, co wczoraj uszykowałaś? Przy ścianie, co położyłyśmy? Kolesin? No przyniósł ci coś? Chodź, zobaczysz. Zobacz, co ci przyniósł. Pokaż. Co dostałaś? Zobacz, no chyba byłaś grzeczna. Pokaż, co to jest. No oczywiście, to jest, patrzcie, domek Gabi. I patrz, jest wanna. Gdzie miał to Mikołaj te zabawki? Gdzie miał zabawki? No pewnie na saniach. I ci tak szybko przywiózł? Chyba. No, czekaj, daj, odpowiem. One się kąplą chyba, mama. No, to jest domek Gabi z kotkami. A to mi otworzy. Daj już, mama. No, czekaj, daj, otworzymy. Ale ładne jego. To jest chyba dach. A weźmy nożyczki, bo tu potrzebujemy nożyczki. Ty co taka brudna na buzi jesteś? Nie wiem. Ty coś robiłaś? Nie wiem. Nie wiesz? Jadłam kinder. O tak, jadłaś kinderka. U babci jadłam. U babci jadłaś? Tak, i się obudziłam. No to ładnie. A tu jest no, łatoś. Ale ładny kinderek. To jest Mikołaj z czekolady. Mama, a to wana gdzie może być? No widzisz, patrz. Połóż. To była podłoga, a nie dach. Mama, co tu? Mądra widzę. Nie, o, nie, ja chcę układać. Aha, no to dobrze, to proszę sobie układaj. To gdzie było? No to jak chcesz sobie układaj, o. A gdzie masz kotka? No widzisz, patrz, tu się naciska. On się może kąpać. O, kotek się kąpie. Cyk. Kotek się kąpie. Ale mina. Tu drabinka, gdzie to może? To jest półka jakaś. Może na kosmetyki. A to, właśnie nie wiem, co to jest. Tak, to chyba jakieś takie... Aaa, i maseczka, patrz. Tu są niby ogórki. Tak, dobra. To jest do mycia, patrz. Maseczka, turban na głowę. Ta kotka, kotek ma spa. Mama, możesz się wykinać. Nie, nie. Znaczy, zabawkę możemy, a to po śniadaniu, dobra? Czekolada. Ale zabawkę otwieramy, tak? A czekoladka dopiero po śniadaniu, jeżeli chcesz, dobrze? Czekoladkę zostawimy. A tu zobacz, co jest. Ja, co tam jest? Kinderek to kinderek, nie? Kto to jest? Pokaż, no. But. Myszka w bucie jakimś. Tyk! Myszka szalona. I tu trzeba tak nacisnąć i puścić. O. Co roku jest to samo pytanie. Jak u Was się obchodziło Mikołajki? U mnie, tak jak widzicie, się przygotowywało buciki dzień wcześniej, czyściło się buciki, no ale poszliśmy w tym roku na łatwiznę i wzięliśmy ładne paputki, żeby nie czyścić kozaczków. I rano Mikołaj zostawiał prezent. Wiem, że dużo ludzi robi tak, że przygotowuje ciasteczka pierniczki dla Mikołaja, żeby mógł się poczęstować, albo na przykład szklankę mleka. U nas to było z bucikami, że dostaje się coś do bucika. Jak jest u Was? Bardzo chętnie poczytam, bo to zawsze mnie ciekawi.
niby jeden kraj, nie? A różne zwyczaje, inaczej się to wszystko obchodzi. Tak bardzo zawsze lubię czytać, jak piszecie, jak to u was wygląda. Witam was, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja cię jestem ubrana jak... Chciałam powiedzieć, jak aniołek. Nawet, o dziwo, mam skarpety pod kolor niebieskie. O Jezus, Jezus. Ale widzieliście? Tak trochę stękłam, ale tak lekko, bo wczoraj i przedwczoraj przy remoncie się tak rozciągnęłam, czy rozciągłam. No, nabrałam takiej gibkości, że mniej stękam. Nogę mogę podnieść do góry. Jak widzicie, oko jest. Ale powiem wam, że przez noc tu, jak podniosę tą powiekę trochę do góry, to tam miałam tak bardzo rozlane, to jest troszeczkę mniej. Także jest poprawa. I dzisiaj postanowiłam, że ten dzień będzie... No, miałam się wziąć za dalszą część sprzątania, ale znowu jest dużo fizycznych prac, więc stwierdziłam, że nie chcę tego oka nadwyrężać i po prostu dzisiaj odpuszczam. Zobaczę, co będzie jutro. Czy jutro też nie odpuścić? No, nie chcę sobie zrobić większej krzywdy z tym okiem, nie? Więc zobaczymy. No, a to mi na bank wczoraj wyszło po tym, że ja po prostu tak fizycznie naparzałam jak... No, jakoś Karolinka nie pomyślała, że przy zapaleniu spojówki w sumie ja nigdy nie miałam takiego czegoś. No to w sumie skąd mogłam to wiedzieć? Nie wiedziałam, że to nie można tak hasać sobie fizycznie. No dobra, ale no dzisiaj po prostu robimy taki słabszy, delikatniejszy dzień, więc mi się wydaje, że nie tylko we vlogmasie jest taki dzień, ale i w ogóle nawet w ciągu roku, jak się nagrywa filmy, tak, że trzeba chwilę przystopować. I przechodzimy teraz do moich regałów roślinnych, bo chcę wam przedstawić wizję wszechświata. Od wczoraj wygląda to tak. I mówiłam wam wczoraj, że tutaj ta pusta przestrzeń żga mnie w oczy i już wam mówię, o co mi chodzi. Ja bym planowała tą witrynę kupić do niej jakieś nóżki albo coś, na czym ją postawimy, bo tu nie trzeba jakichś nie wiadomo jakich wysokości, bo chciałabym wtedy nie wiercić w ścianie, tylko czekajcie, no ile tu będzie z 5 cm? Z 5 cm i na to położyć taką deskę równą w kolorze czarnym i to też bym chciała przemalować na czarno wtedy, ten mały fragment. I tu wtedy wypełni mi się tak, jakbym chciała. O, no albo po prostu mogę sobie tu przywiercić półkę i zrobić ten sam efekt, albo mi się wydaje, że lepiej chyba będzie położyć bez wiercenia, co? A tu do tej witryny po prostu dokupić nogi i tyle. Mir, co ty sądzisz? Mirek? To było pytanie do ciebie, Mirku. Mirek nic nie sądzi. No to się nie dowiemy, co Mirek sądzi, tak? Nie? Nie, on powiedział, że nie. Z racji tej mojej gały powiem wam, że nawet obiar będzie taki śmigany i nie wiem, jak to nazwać. Dałam tutaj jajko, mąkę i wodę. Ja to zrobiłam na oko i sól. No i to tak wymieszałam po prostu łyżką. I to taka niby lana klucha, niby nie, ale ja to biorę i tak o. I taką większą... I takie większe kluchy z tego po prostu wychodzą i do tego... Zrobiłam cebulkę na masełku i tak jakby, nie wiem jak to nazwać, po prostu. Irena ze Stefanem, całe święta leżą, zobaczcie. No to ja mam z okiem nie poleżeć? Znaczy no może nie leżeć, ale no nie będę tak hasać ostro. Skoro Stefan może, to ja też. Pociągnę cię za guzik. Uwaga, uwaga! Kalendarz! Ten chciałam. Nie, nie! Ona by chciała 24, pani kochana! Poczekaj, siadaj jak królowa! Majski trzymaj, siadaj! Pokaż! Nie, otwieramy tak. 7, o, ale mały! To ja otwieram. Czy to było otwierane? Tak. A nie, dobra, to czekaj, my teraz otwieramy tak, ten, 8. Dobrze, to ja otwieram. No my trochę oszukujemy, bo tak nie ma satysfakcji za dłużej. Tutaj? Ten, tu. Dobrze. Kto tam jest? Nie ma nikogo. A dlatego też otwierałeś my? Tak. No to dobra, to do 9. To ten, poczekaj, to tu tylko zrobię dziurę. Ała, ała, ała. A z nokciem była, no. O matko. Ja też mam. Tu jest włóczyki i tu jest mak. I włóczyki otwieramy? Mama. Nie mogę otworzyć. Proszę. To nie mama, mamy. Kto to jest?
Mamo. Hatif na ty. Czekaj, zrobię dziurę. Ale to nie jest tak łatwo. Krokodyl. Krokodyl? To jest ten z tego zoo. Co uciekł? Pokaż. Ale fajny. Jaki chudy. On jest taki chudy, że można go użyć jako wykałaczkę do zębów. Jaki szpikulec. Dobra, to jeszcze jedno otworzymy. 11. Czekaj. Nie otworzę. Ostatnie okienko. Czekaj, czekaj, mama znajdzie. Tu. Dobrze, to ja otwieram. Tu. Co? Gubiłam się. Tu jest krokodyl. Dobrze. I teraz otwieram. O kurczę. Kto to? Mama, muminka. Nie, wiesz co? To jest muminek przebrany za Tarzana. Jak był ten odcinek z zoo. No, to jest to. A tu nic nie ma, dobra. No tu nic nie ma, widzisz? Tu no. Nic nie da? Nie, 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 już przerwa. Dobrze, wiesz, że trzeba czekać na kolejny dzień, tak? I trzeba być grzeczną dziewczynką. Bo jak pani nie będzie grzeczna... Co? Nie będzie kalendarza. Moje, ja się bawię. A bawisz się już? Dobra. Tu będę w morzu, bo ja bawię się. I teraz uwaga, mamy prezenty od babci Teresy z Ameryki. Pierwszy z nich... Nie ruszaj się, poczekaj, bo to musimy najpierw przymierzyć. To jest, zobaczcie, jaki super królik w ogóle. O, i to się tak wychodzi. I tu jest szaliczek, ale super to wygląda, ja nie wytrzymam, pokaż się. Świetne, to jest nadwór, wiesz? Czapka i szalik. Przymierzamy następny? Bo to jest nie koniec, słuchajcie, babcia Teresa zaszalała, mamy jeszcze pandę. Pandę mamy? Pokaż pandę. I ostatni to też panda. Uwaga. Ale fajne, super. Kto to jest? Kto to jest? No właśnie, wiesz co, ja myślałam na początku, że to jest Biedronka, przecież to jest myszka. I to jest myszka Miki w wersji po prostu puszystej, tak, taka ładna. A tu jest ktoś, kto gra, tylko ja nie wiem, czy on ma baterię. On ma? No nie, czekaj, musimy mu włożyć. Zabawka pod kolor. Widzisz? Jaki to jest kolor? Niebieski. Jaki to jest kolor? Niebieski. Brawo! Bardzo dobrze. Się zdziwiłam, bo mylimy bardzo ostatnio. O, czekaj, mama musi iść tu rozkręcić i włożyć baterię, dobra? A tu jest bateria? Nie, tamten nie gra. Hej, dzień dobry. Daj ten. Ja się tym pandusiami będę bawiła pandusiami. To jest myszka. A ja będę się bawiła tymi. Nasze słowo drugie będzie. Drugi nasze słowo. Jest. Nasze słowo jest. Nasze słowo. Bądźcie widzowie. A coś nie działa. Teraz hej, dzień dobry. Patrzcie, co robimy. Nie, ten Dinoś jest genialny. Nie dosyć, że baby szarki. To jeszcze, słuchajcie, były koła autobusu. Z takich sytuacji bardziej śmiesznych, humorystycznych, gdy moja teściowa mnie zobaczyła, to mówi do mnie, wiesz co, takie rosyjskie klimaty. Ja mówię, no w sumie rzeczywiście, nie? Taka trochę rosyjska czapa. Nie mówię tutaj o designie pandy, tylko po prostu, no rzeczywiście, tak się kojarzy. Dawid spojrzał, mówi, no mama, też tak myślę. Z kolejnych rzeczy to możecie teraz zobaczyć, że drugie oko mnie bierze. No rozumiecie wy to? Ja po prostu nie mam pytań. Ja nie wiedziałam, że to jest takie straszne to zapalenie spojówek. To jest bardzo, ale to bardzo zaraźliwe. I na przykład u nas, no nie będę tłumaczyć, bo i tak nie znacie, nie? To jest właśnie to, że czasami ktoś kogoś nie zna, ale ona tłumaczy, nie? Nawet człowieka na oczy nie widzieliście, nie? Ale ktoś wam tłumaczy, że siostry, Kaśki, szwagra, syn, to i tamto, nie? To tutaj tacy znajomi mają dziecko.
I ona się śmieje, że wzięła je na kolano, bo miało takie właśnie lekko już czerwonawe oczko, czyli zaczynało się zapalenie spojówki. Rano chora. Cały rok zdrowa, a we vlogmasie zapalenie spojóweczek. No milutko po prostu, milutko. No. Ja wyglądam jak na haju takim, nie? Na jakbym coś tam, nie? No powiedzcie sami. Straszne. Więc jeżeli jest ochota i życzenie, to subskrypcja pod tą rosyjską czapkę oraz kciuk do góry i zapraszam Państwa serdecznie na jutro. Do zobaczenia. Cześć. Irena, co tak leżysz?